Panie mecenasie, czy można powiedzieć, że za polskie drogi i polskie autostrady często płaciliśmy krwią jako Polacy? Prawie w sensie dosłownym, chociaż w odróżnieniu od mafii reprywatyzacyjnej w Warszawie nikt nie zginął, ale trzeba powiedzieć, że wobec wielu podwykonawców stosowano groźby karalne, przecinano im na przykład opony, dzwoniono z pytaniem, czy mają świadomość, że mogą zginąć, prezentując dalej swój pogląd. W związku z powyższym na szczęście jeszcze krew nie popłynęła w sensie takim, można powiedzieć, dosłownym, ale bezapelacyjnie, proszę Państwa, przyczyniły się te sprawy do nie setek, tylko myślę tysięcy ludzkich tragedii. Nie dalej jak kilka dni temu odbyło się takie spotkanie poszkodowanych w Ministerstwie Gospodarki, których kilkudziesięciu poszkodowanych prezentowało i przedstawiało swój los. Proszę Państwa, to są dramatyczne naprawdę relacje. To są relacje ludzi, którzy żyli bez prądu miesiącami. Zostali doprowadzeni do takiej sytuacji ekonomicznej przez koncerny. Żyli bez jedzenia. To są ludzie, którzy nie mieli z czego kształcić dzieci. To są ludzie, którzy są, można powiedzieć, wrakami psychicznymi. Proszę Państwa, skala jest ogromna i trudno się dziwić, skoro koncerny prokurowały tego typu schematy i konstrukcje, które ubierano później zgrabnie w słowa tak zwanych porozumień, w ramach których to porozumień, tych porozumień jest bardzo wiele i ugód, za faktycznie zrealizowane zlecenia ci podwykonawcy, polscy przedsiębiorcy zrzekali się czasami nawet 95% swoich należności po to tylko, aby nie zostać wyrzuconym z całego kontraktu, co wygenerowałoby jeszcze dalej idące konsekwencje ekonomiczne, albo po to tylko, dlatego się tylko wyrażali zgodę na zrzeczenie się tych swoich należności, aby spłacić część zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa. Czyli te sytuacje wyglądały często tak, że ten główna firma, która by wygrała przetarg, mówiła tej mniejszej podwykonawcy, że może zostać albo bankrutem, albo biedakiem? Wprost. Proszę Państwa, nawet dzisiaj mamy spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie takie zdarzenie miało miejsce, gdzie główny wykonawca zadeklarował, że wypłaci podwykonawcy niespełna 350 tysięcy złotych, jeżeli ten zrzecze się pozostałych 600, wiedząc, że podwykonawca jest w takiej sytuacji ekonomicznej, że nie stać go na procesowanie się. W związku z powyższym, gdyby doprowadzono w sposób całkowicie celowy, świadomy i zamierzony tych polskich podwykonawców do fatalnej sytuacji ekonomicznej, a później składano im propozycję taką najlepszą z możliwych, weź 1/10, weź 1/3, bo nie dostaniesz nic. Schemat wyglądał dość, można by powiedzieć, prosto. To nie jest jakiś szczególnie wysublimowany schemat tych oszustw. Najczęściej polegał on na tym, że zlecało się dwa pakiety zleceń długoterminowych. W trakcie czy pod koniec realizacji przez polskich podwykonawców pierwszego pakietu zleceń oferowano realizację drugiego pakietu zleceń i wtedy, kiedy już zawarte zostały kontrakty i rozpoczęte prace w drugim pakiecie zleceń, wstrzymywano z różnych nieuzasadnionych, tak między nami mówiąc, powodów, wstrzymywano płatności z pakietu pierwszego. W ten sposób polscy podwykonawcy nagle zostali odcinani od finansowania na poczet realizacji dokończenia pakietu pierwszego robót i realizację pakietu drugiego robót i w ten sposób popadali w gigantyczne kłopoty finansowe, podatkowe, różnego rodzaju. W efekcie stawali się łatwym łupem dla głównych wykonawców, którzy składali im propozycje nie do odrzucenia, a mianowicie wypłaty części tych należności w alternatywie, że mogą nie dostać żadnych środków albo mogą się latami procesować. Tutaj jest jeszcze bardzo ważna struktura, proszę zwrócić uwagę, że część tych głównych wykonawców to nie są firmy z siedzibami w Polsce, to nawet nie o to chodzi, jakie one posiadają kapitał, tylko gdzie one mają siedzibę, tylko z siedzibami w krajach innych niż Polska. W Polsce posiadają czasami tylko i wyłącznie oddziały, a wówczas podlegają właściwości prawa zagranicznego, tamtego kraju, gdzie mają siedzibę, a nie prawa polskiego. A to jeszcze tym bardziej utrudnia, a prawie że uniemożliwia dochodzenie roszczeń przez polskich podwykonawców. I te zmiany prawne, czyli fundusz powierniczy, czyli zmiany w kodeksie karnym i
Te dalsze kroki, które zapowiada ministerstwo, pozwolą tych podwykonawców ustawić się nieco w bardziej równym tym położeniu, w tym całym łańcuchu powstawania dróg i autostrad. Więc tak, jeżeli chodzi, mamy takie dwa obszary, przyszłość i przeszłość. Jeżeli chodzi o przeszłość, należy znaleźć inne instrumenty i rozwiązania, które przywrócą godność tym ludziom i poczucie sprawiedliwości. Za wykonaną pracę każdy z nas chce dostać wynagrodzenie. Nie może być tak, że mały przedsiębiorca po kilkudziesięciu latach realizacji usług budowlanych nagle nie tylko, że jest bankrutem, ale ma wielomilionowe długi. Jego sytuacja ekonomiczna jest niewspółmiernie gorsza niż w momencie, kiedy się urodził. Tak nie może być, bo to, proszę Państwa, narusza zasady godności. A jeżeli chodzi o przyszłość, to ta ustawa naprawdę stanowi rewolucję. To dlatego, że aktualnie już nie ma znaczenia, czy nie będzie miało w przyszłości już znaczenia pod rządami narzeczonej ustawy, jak duży jest podmiot, ile prac wykonał, tylko czy faktycznie je wykonał, dlatego że kasjerem, on zwróci się po swoje wynagrodzenie za wykonane przez siebie prace do kasjera, którym jest Skarb Państwa bezpośrednio. On nie będzie się zwracał do głównego wykonawcy, czyli koncernu zagranicznego albo pierwszego podwykonawcy. On zwróci się bezpośrednio do Skarbu Państwa po te pieniądze. I to nie główny wykonawca, czyli koncern zagraniczny, będzie aktualnie dokonywał oceny prawidłowości realizacji przez niego zlecenia, terminowości, tylko urzędnik państwowy, który do tego celu jest szczególnie specjalny. Powołany. Mało tego, gdyby ten urzędnik popełnił jakąś niedoskonałość, bo ludzie są omylni, powołana została specjalna komisja, w skład której również będą według deklaracji tej Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzić również członkowie strony społecznej. I te dwa instrumenty w bardzo szybkim trybie administracyjnym będą dokonywały ustalenia, czy nawet najmniejszemu, najdrobniejszemu jednoosobowemu przedsiębiorcy gospodarczemu, który dostarczył na budowę przysłowiową parę butów roboczych, należy się wynagrodzenie, a nie koncern o tym będzie decydował. Na koniec zapytam się, nie razi Pana ta hipokryzja, bo z jednej strony te wielkie firmy wydają miliony, jeżeli nie miliardy na marketing, a z drugiej strony potrafią tak bardzo bezczelnie na spotkaniu właśnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, czy nawet z tymi podwykonawcami powiedzieć, nie zapłacimy Wam, stać nas na to. Tak, mnie to już niestety, przepraszam, że tak to powiem, niestety po 7 latach już przestało razić, ale nie dlatego, że oczywiście mnie to nie boli, bo jako obywatela mnie to bardzo boli, jako prawnika tym bardziej, natomiast cóż my możemy mówić o hipokryzji, skoro zwraca się do nas jedna z osób, która uczestniczyła i współtworzyła tę konstrukcję przestępczą. I zwraca się do nas i sama deklaruje, że będzie chętnie współpracowała, wskaże mechanizmy i źródła wypływu finansów od głównego wykonawcy. Oświadcza, że uczestniczył w z góry zaplanowanym przedsięwzięciu przestępczym, a robi to tylko dlatego, że wewnętrzne środowisko ichniejsze jest mniej szczelne niż kiedyś i sami sobie grożą i sami siebie szantażują. W związku z powyższym, wie Pan, no niestety bardzo chciałbym, żebyśmy tę godność przywrócili obywatelom. Oczywiście, że mnie razi po ludzku, ale mam świadomość, że znaczna część głównych inwestorów, niektórzy na pewno, może nie to, że znaczna, żeby to się nie poczuli urażeni, ale niektórzy na pewno działają z zamiarem realizacji tych robót na szkodę podwykonawców.